Przyzwyczailiśmy się do tego, że życie chrześcijańskie zawsze kojarzy się nam z jakimś wysiłkiem. Jeżeli mamy na przykład zachowywać przykazania Boże. To kojarzy nam się to z jakimś trudem, z tym, że będziemy musieli przekraczać samych siebie, jakoś dostosowywać się właśnie do tych przykazań, które Pan Bóg przed nami stawia. Można by powiedzieć, że przykazania to jest taka poprzeczka, którą cały czas próbujemy, do której próbujemy jakoś. Doskoczyć. Podobnie, jeżeli chcemy być naśladowcami pana Jezusa, to powinniśmy zaprzeć się samych siebie, wziąć swój krzyż, no i właśnie iść za panem Jezusem każdego dnia. I nie podlega wątpliwości, że walka z samym sobą stanowi ważną część chrześcijańskiego życia. Po to, żeby zrobić z samego siebie właśnie tę najlepszą wersję według tych bożych standardów. Ale nie możemy zapomnieć, że prawo życia w ogóle i prawo życia z Bogiem również ma coś przed, że potrzeba najpierw coś otrzymać, żeby potem można dawać. I jeżeli popatrzymy sobie na nasze życie od samego początku, to popatrzcie że najpierw musimy w ogóle to życie od kogoś dostać. Jeżeli byśmy go nie dostali, to nie mielibyśmy w ogóle y, o czym mówić. I dalej, jeżeli to życie ma się rozwijać, y, to również y, potrzebne jest przyjmowanie tego co z zewnątrz. Rodzice muszą się zajmować swoim dzieckiem, muszą spełniać wszystkie jego potrzeby, zarówno te fizyczne, jak i emocjonalne, bo bez tego dziecko się po prostu nie rozwinie. Dalej jak Człowiek rośnie, to idzie do szkoły, jest edukacja, znowu coś przyjmuje, ale po to, żeby potem dać, ale nie będzie w stanie dać, jeżeli najpierw nie otrzyma i takie jest prawo życia. Najpierw coś otrzymujemy, a otrzymujemy to po to, żeby potem być w stanie coś podarować. Z Bogiem jest dokładnie tak samo. Na szczęście, ale zdarza się nam właśnie o tym dość często zapominać, bo zbieramy szyki i próbujemy robić właśnie tak, jak mówiliśmy o tym na samym początku. Ale na szczęście, święty Jan. W swoim pierwszym liście pisze, że miłość Boga polega nie na tym, że my pokochaliśmy Pana Boga, ale na tym, że On pierwszy nas pokochał. Jego miłość jest zawsze, zawsze na samym początku i można by powiedzieć, że jesteśmy kochani. Po to, żeby kochać, ale nigdy na odwrót. Czyli nigdy nie jest tak, że kochamy, po to, żeby być pokochanymi, bo krótko mówiąc, próbowalibyśmy wtedy zasługiwać na miłość Pana Boga czy innych ludzi, a to jest niedobry kierunek. Jesteśmy kochani przez Boga, po to, żeby kochać Boga i kochać innych ludzi. I jeżeli widzimy dzisiaj. W Słowie Bożym y, pierwszych uczniów, y, pierwszych uczniów Pana Jezusa albo pierwszych chrześcijan, którzy są w stanie właśnie. Mm, Pozbyć się swoich majątków i rozdzielać je i dawać każdemu według potrzeby, to ta hojność, która dzieje się między pierwszymi chrześcijanami, ma miejsce dlatego, że ci ludzie najpierw zrozumieli, co mają tak naprawdę od Boga. Są hojni, są w stanie rozdawać to, co mają w tym świecie, dlatego, że usłyszeli, usłyszeli od świętego Piotra, że Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził ich do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewinnącego, które jest zachowane dla nich w niebie. Czyli to są ludzie, którzy przyjęli dobrą nowinę, którzy przyjęli zbawienie w Jezusie, którzy pozwolili Panu Bogu na to, żeby ich kochał. Żeby zabezpieczał ich potrzeby, żeby pomógł im w pewien sposób już żyć w wieczności i dlatego ich życie tutaj jest yy, naznaczone taką hojnością czy taką wolnością, żeby podarowywać to, co mają. Ale najpierw Bóg musiał zabezpieczyć ich potrzeby. I to jest coś, o czym musimy pamiętać, bo bardzo łatwo jest nam zatracić się w dawaniu siebie. Czy to Panu Bogu, czy innym, bo próbujemy się przybudować Panu Bogu na różne sposoby, a tymczasem musimy pamiętać, że to Jego miłość, a nie nasza miłość, względem niego stoi stoi w samym centrum. On, on jest w centrum, on jest w środku i Jego miłość. I teraz tak wiara w Boga, wiara w Boga, który chce dla nas dobrze. Yy, widzimy, widzimy, że ci ludzie przyjmują tę wiarę w Boga i dlatego działają inaczej ale wydaje mi się, że u, uwierzyć w to, że Bóg jest dobry wcale nie jest tak łatwo Yy, wydaje mi się, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że łatwiej jest przyjąć to, że Bóg istnieje. To jest sprawa tak naprawdę racjonalnego myślenia, ale przyjąć to, że Bóg jest dobry i że chce nam podarowywać to, czego potrzebujemy, już wcale nie jest tak łatwo, bo na to nasze przekonanie może się nakładać bardzo wiele doświadczeń, chociażby to, jak zostaliśmy wychowani. Jacy byli dla nas rodzice i czy, faktycznie, i czy faktycznie odpowiadali na te nasze podstawowe potrzeby, a potem jest cała, cała masa różnych doświadczeń w życiu, które mogą skutecznie przekonywać nas do tego, że Bóg jednak nie jest po naszej stronie. I jeżeli nie ma w naszym sercu wiary w to, że Bóg jest dobry, że chce dla nas dobry, że działa dla naszego dobra, że daje nam to, czego potrzebujemy. To myślę właśnie, że takie przekonanie może naprawdę być dziurą w sercu, nie mniejszą niż ta, którą Pan Jezus pokazuje dzisiaj w Ewangelii Świętemu Tomaszowi, czy nie mniejszą niż te dziury, które Jezus pokazuje Tomaszowi na swoich dłoniach. Postać Tomasza jest tutaj bardzo ważna, bo mówiliśmy już o tym w zeszłym tygodniu, że Pan Bóg pozwala nam niedowierzać. Nie dowierzać można tak naprawdę z dwóch powodów: można nie dowierzać ze względu na wiarygodność lub brak tej wiarygodności człowieka, który mówi do nas jakieś słowa, no i taka postawa jest uzasadniona, bo powinniśmy sprawdzać to, czy ktoś. Czy to, co ktoś do nas mówi, to jest prawda, ale z drugiej strony, jeżeli mamy po, po tej drugiej stronie człowieka, który nas kocha, to jeżeli będziemy kwestionować jego słowa, będziemy go w ten sposób ranić. Czyli jeżeli mamy po drugiej stronie człowieka, który chce naszego dobra, a nie będziemy mu dowierzać, że on właśnie tego naszego dobra chce, będzie to dla niego raniące. Czytając właśnie tę dzisiejszą Ewangelię, tak sobie właśnie pomyślałem, jak musieli poczuć się apostołowie, którym Tomasz powiedział prosto w twarz, nie wierzę w to, co mówicie, jeżeli nie zobaczę Jezusa, jeżeli nie zobaczę jego ran, nie włożę ręki do jego boku czy właśnie w jego, do ran jego rąk, nie uwierzę. Pewnie było to dla nich trudne. I to tak naprawdę ujawnia drugi powód naszego niedowierzania czy naszej niewiary, bo bardzo często jest tak, że niedowierzamy. Ze względu na pewne problemy, które przeżywamy wewnątrz, trochę już o tym wspomnieliśmy, że możemy po prostu nie wierzyć w to, że ludzie chcą dla nas dobrze albo że chce. Że Bóg chce dla nas dobrze, ze względu na to, co, co mogliśmy w swoim życiu przeżyć. I teraz Bóg na różne sposoby będzie nas próbował przekonać do tego, że jednak jest po naszej stronie, że chce dla nas dobrze, ale bardzo ważne w tym wszystkim jest to, żebyśmy potrafili przed Bogiem być właśnie tacy szczerzy, jak Tomasz. Jeżeli nie dowierzamy, czy to w Jego istnienie, czy to w Jego dobroć, to po prostu trzeba mu o tym szczerze mówić. Bardzo szczerze, do bólu. Nie trzeba tutaj w ogóle przebierać w słowach. Trzeba mówić tak jak jest. Ale jednocześnie, kiedy właśnie patrzę na tę scenę z dzisiejszej Ewangelii i widzę Jezusa, który stoi pośrodku uczniów i pokazuje im swoje przedziurawione ręce, który pokazuje im właśnie. Dziurę w swoim prawym boku, to przychodzą mi właśnie na myśl takie słowa z Listu do Rzymian, z Listu do Rzymian, które w tym kontekście zabrzmiały dla mnie w jakiś nowy sposób, bo święty Paweł powiedział kiedyś tak: bracia, jeżeli Bóg z nami, ktoż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał? Jakże miałby także wraz z nim wszystkiego nam nie darować? Zastanawiamy się, czy Bóg jest dobry, zastanawiamy się, czy Bóg chce nam dać to, czego potrzebujemy, ale czy fakt tego, że podarował nam swojego syna i to w tak radykalny sposób, i że ten dar był posunięty tak bardzo na daleko, czy to nie jest w stanie przekonać nas o tym, że Bóg jest dobry? Co więcej Bóg może dać? Co więcej może nam dać niż właśnie swojego syna, który pokochał nas? który pokochał nas do samego końca. I moi drodzy, ważna jest ta dzisiejsza Ewangelia i to, że Jezus stoi na środku i właśnie musimy, musimy pamiętać o tym, że, że miłość Boga... To jest właśnie to, co definiuje nasze życie. Nie to, czy my potrafimy kochać Boga, czy potrafimy kochać innych ludzi, ale właśnie to, że On jest na środku ze swoją miłością, która wyraża się również w tej wyrozumiałości, że nawet jeżeli nie dowierzamy tej miłości, to Bóg będzie dawał, dawał takie okoliczności, takie okoliczności, które będą nas przekonywać o tej Bożej dobroci. I jeszcze ku pokrzepieniu serc wracamy na moment do, do dziejów apostolskich i do tej trochę idyllicznej wizji, gdzie widać właśnie tych pierwszych, tych pierwszych uczniów, którzy dzielą się wszystkim. I tak jak powiedzieliśmy, dzielą się dlatego, że, że Bóg najpierw zabezpieczył, najpierw zabezpieczył ich serce. Znam takich ludzi, znam takich ludzi, co najmniej. Kilkoro, co najmniej kilkoro, i przychodzi mi na myśl właśnie taka jedna moja znajoma, która od mojego znajomego usłyszała kiedyś takie słowa, że jesteś wolna, żeby podarować coś innym ludziom, jesteś wolna, żeby być hojna, właśnie dlatego że już trochę żyjesz w wieczności. Ten idylliczny obrazek. Może mieć miejsce w naszym życiu, bo Bóg naprawdę powołuje nas do tego niezniszczalnego dziedzictwa. I na tym, między innymi, polega Jego miłosierdzie. To jest jakiś nadmiar Jego dobroci względem nas, nadmiar Jego wyrozumiałości, którą w doskonały sposób widać na obrazie. Jezu, ufam Tobie.